Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Świercza. Przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy na arenie. Dzisiaj zmierzymy się z Czyżykiem i będzie to pojedynek orków z Lochem. No i co, no wiecie, Loch generalnie to poprzedni odcinek, tak mi się wydaje, ewentualnie jeszcze jeden wcześniej. Jest coś takiego na kanale, że właśnie mówiłem, że no Inferno jest przegrywem w stosunku do Lochu, nie? No to orkowie w obecnym patchu też. dlatego zaraz zobaczymy, co ja tu wymyślę, bo Sinitar to nie jest bohater, który mi się podoba, jeśli chodzi o mojego, jako mój przeciwnik. Muszę sobie zrobić taką ścieżkę, żeby wykorzystać jak najwięcej atutów. Ja tam widziałem coś, nie? Ja już tam... Czekajcie. Ja już tutaj widziałem tą ścieżkę. Patrzcie, bitewne zawołanie. Drży przed Memrykiem. Kurde, aż mnie kusi. Wiecie, co mnie kusi? Zaraz wam pokażę. Bo tutaj, w podziemiach, jest 3 szczęścia, 2 szczęścia. To już jest 5, nie? To nie muszę sobie brać szczęścia w ogóle. Teraz mam 3 morale. Jeden z bitewnych, no to mam już 4 łącznie. Tutaj są jeszcze... A, to tego nie założę już, dobra. To na spalenie, tu 2 ataku. No i kurde, powiem wam, że teraz zagramy sobie tak, że robimy sobie lotny umysł, bo to jest antyczyżykowa taktyka. Robimy sobie lotny umysł, szczęścia w ogóle nie marnujemy. Teraz tak, taktyka, oczywiście z karą boską, tutaj moc prędkości, jakiegoś tam szała sobie strzelimy. I żeby tam nie zabijał nas za szybko, to może być ten def, nie? Coś takiego. To powinno się udać, to jest łatwe do trafienia. Rozbić żadnych. Po prostu wlatujemy i może się uda. Kto wie, logistyka już jest. Co tam sobie poresetujemy? Może to. Obrona. O, widzicie jak fajnie? Tylko... Obronę to ja chcę na końcu. Nie wiem, czy błędu nie robię, ale no chcę obronę na końcu. No nie mogę jej wziąć, bo nie dopnę buildu. Jeszcze raz. Atak? No ork bez ataku. Jajca sobie robicie? Szczęście nie ten. Lepsze dowodzenie, tak? Lepsze dowodzenie, dobra. Niech będzie. Wbijamy się. Nie ma ataku, ale odkrywanie weźmiemy. Werbunek. Aura prędkości, tak, bo dopełniamy, jest atak. Taktyka. Obrona. Teraz już mogę sobie brać. Lepszy atak. Ekspercka, tak, jak najbardziej. Teraz tak, lepszego ataku na razie. To jest zaraz, lepszy atak chcę. Co mogę resnąć? Nic nie mogę resnąć. Kurczaki. Chociaż... Zaraz. To mi wyskoczy, tak? To mi wyskoczy. Od tego jest zależne. Tak. Okej. Okay. Czyli... Próbujemy dopiąć jedną rzecz. Nie oddało mi dwóch... Wiesz co? Bo nie chcę teraz resetować, bo tak już nie pamiętam ruchów, które wykonywałem. Teraz tak. Unik, nie. To jeżeli już, to witalność. I teraz zaczyna się robić pod górkę, bo dostałem ten lotny. Lepszy, ciach, ekspercki. I już nie dostaję tego, co chcę. Co ja mogę porysować sobie? Na początek sobie zresetujemy to. Nie ma kary boskiej. Dobra, idziemy na środek. Szkoda. Bo chcę dopiąć ten buildzik. Teraz tylko ja jeszcze się upewnię. Kurde, bo mieliśmy zmianę jakieś na arenie. Tak, nie da się już teraz zrobić takiego. Tak, to było nawet celowe i bardzo dobrze, że tak było. To pomyślę zaraz, czy
czy robić tą... czy środek jest warty tego teraz. Bo co ja tam teraz dodam? A, zaraz, już, już. Czyżyku, tak, wczytujemy gierkę. Już, przepraszam, zapomniałem. Przecież prosił mnie o wczyt. To jest gwarantowane, że mu te levele odda, ponieważ tak działają jakoś herosy dziwnie. Dobra, powtarzamy, bo to nie ma znaczenia. Idziemy po wszystko. Sprawdzone metody świerszcza. Teraz tak, musimy iść w atak, to ja tam w ogóle, zaraz, drży, nie ma drży, idziemy w to, nie ma co się tam, mam dojść w pierwszej turze i wszystko tam poskładać co mogę. Teraz, czy my idziemy na środek? Sekunda, to jest chwila do namysłu. Tak, idę na środek, bo z krwawym szarem to se mogę, kurde, sadzić. Przecież bez tego to ja tam poumieram, cokolwiek by nie miał. Łucznictwo. Dobra, zaraz coś wymyślimy, co z tym zrobić. Posiadam już ten talent, o to mnie martwi. Martwi mnie, bo... to jest mi, kurde, potrzebne. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Tak. Siadam. No to byłoby zbyt piękne, więc dobra, niech będzie. Ekspert. O, radość walki, dobra. Farcik. Dobra. Mamy ekspercki krwawy szał. Mamy 75 punktów szału na początku bitwy. Lotny. Taktykę, aurę. I co? I kurde, fajnie jest całkiem. Więc czy ja chcę coś rysować, dodawać od siebie? Jakbym sobie ten cios zrobił, to mogłoby być tak całkiem fajne odsuwanie smoka. Unik na matronę, nie wiem, chyba nie warto. Ekspertką logistykę bym se dobił. Mam gwarantowaną. Tak, nie mam gwarantowanej. Nie mam gwarantowanej eksperckiej logistyki teraz po wzięciu poziomu. Ale bym chciał. Bierzemy. I już. Tak, wszystko co chciałem, to mam. Fajnie. Zobaczmy, jakie artefakty nas. Dawajcie coś do inicjatywy, to będzie wtedy taka bitwa, spełniony będę, jak dostanę coś do inicjatywy. Co to? Ojejku. Ojejku. Ależ biednie. Normalnie to by się człowiek cieszył z takiego czegoś, ale no... jakby mu dało taki wolumin, jak masz tam eksperckie oświecenie, to by się człowiek cieszył. No ale ja się nie cieszę, bo nie masz czego. Inicjatywą się nie różnicie. Różnicie się atakiem. No to tak, jazda. Centaur koczownik. Wjedziesz tak samo jak reszta w pierwszej turze. Wjazd. Jeżeli aura, to wjedzie. Jeżeli taktykę wziął, to nie wjedzie. Wjazd. Zatrucie. Wjazd. Bo tamten 6, no jak stoi, to 7 się ruszy do przodu. Łącznie 6 od tego.
to i tak nie zahaczę o niego, nawet jak będzie taktyka. To nie zadziała. Zaraz, jak z lotnym to zadziała. Z lotnym zadziała. To może być nawet ten, to wtedy będą szybciej. Szybciej będziemy... Jednostki okoliczne dostaną boosta do inicjatywy. Może jednak jednego strzelca sobie z tyłu zostawię. I teraz tak. Oni podchodzą, to może być kurde... To może być bitwa taka, że od razu przegram. Albo że będzie bardzo taka... Ona powinna być szybka, w jedną albo w drugą stronę, bo... Ja też nie mam super obrony. Ten atak też nie jest jakiś tam... Nie wiadomo co, nie? Ale... Tak. Okej, będzie poziom. Chroni nas wszystkich. Łucznictwo, ekspercka obrona. Oj, tak. Eksperta. A loch to te 10% to zrobi mi ogromną robotę. I co, brakuje jeszcze 4000, to nawet nie mam co oddać. Nie mam co, po prostu. Te moralki są trochę przerostem. Ale niech wpadają. Niech moral to moral. To jest moja inicjatywa tak naprawdę. I jazda na arenę. To może być lotny umysł jego i wtedy, no, zamiecie mi tą armię. To jest Sinitar, nie? Jeżeli to jest lotny umysł zagrany, to on mi to zmiecie. Ale jeżeli to jest cokolwiek innego, a jest raczej, bo on nie gra takiego destro typowego, nigdy, no. Po prostu tyle razy, co z nim gram, no to, kurde, no nie gra takim destro. Więc uważam, że jest szansa na to. Arena czysta, łysa, 15-10 staty mamy takie same praktycznie. 3 wiedzy, czyli nic. Taktyki nie ma, więc możemy sobie zrobić tak. Tak, cycek tutaj. Nie, cycek tutaj standardowo. Oni będą mieli boosta do INI. Siedem prędkości, czyli dojdzie. Jeżeli tu ktoś stoi, no to cyklop go dojedzie. Dobra. No to jest, wiecie, no to jest po prostu zagranie kontry na moje, na moje wszystko, no. Lecimy po drży przed mymrykiem. Nie zrobimy mu tego, co myśli, bo jak on mi tu się wpierniczy tym smokiem. Przeskoczył. Centuś se jeszcze strzeli. 3 sztuki, to mało. 2, 4. On jest kurde dalej dowalony do tego. Pięknie. Ona jeszcze nie dojdzie. Dobra, ja coś stracę teraz, no niestety, no taka jest kolej rzeczy. Przejdzie i mi coś zabije, ale zginie dzięki temu też. Może mi zabić herszta. Dobra, a to jest najmniejszy wymiar kary, bo on teraz zginie przez to, na całe szczęście. Ja sobie nawet specjalnie po to
Ja go przyblokuję. To będzie zbyt... Zezłomowany klient. To to jest Minotaur, martwy Minotaur. Ja jeszcze chyba zdążę przed smokiem? Nie zdążę przed smokiem. Szkoda, to może go jeszcze... Jeszcze coś mu może zrobię do tego momentu. On tutaj wejdzie sobie hydrą. Nie wiem, co on ma. Bariera miecza. Okej. W pewnym sensie to było nawet dobre. Doszedł. Dobra. Ja mogę mu mocno bardzo oddać, ale wolę tak zrobić. To jest prawie w ogóle spell powera nie ma, tak? O, kurde. Wiecie co? Ten smog dostanie slowa. Ile on mi zadał? Minotaurem? Dwunastu zabitych, to jest całkiem dużo. Dostaniesz slowa. Super. Jeszcze cię pocisnę ze strzałki. Albo hydrę. Jeszcze raz strzelę w każdym razie. No fajniutko. On już niestety więcej sobie nie postrzela. Ten smok to go dojedzie. Fatalnie go dojedzie. Odda mu, ale go dojedzie. Nie. Okej, okej. To nie jest źle w takim razie. Nabijamy szał. 4 sztuki. Poczekaj, poczekaj. Ona, bo on tą matronę ma, nie? I ona... Czekaj, mogę nabić szał. Albo przyspieszyć. A na ile ja go przyspieszę? Kurde, spróbujmy. Przed Sinitarem. Fajnie. Nabijemy szału teraz trochę. Albo nie. Najpierw tak. Niech on mi tutaj ginie. I nie strzela przede wszystkim do moich jednostek. Niech ich nie zatruwa. Szamanka. Może dać przyspieszenie jeszcze na niego, bo on mi rzuci dezo, no to już nie fajnie będzie, nie? Nie rzucił mi dezo, Boże. Przecież to... 1, 2, 2, 3, 1, 2. Więcej szału dobije się. Nie wiem, czy się dobije ten szał teraz, ale jak rzucę mu hejsta, to może być war. Yy...
Dobra. Źle zrobił, że nie rzucił Dezo, no i tyle. Chodź tu. Jedna sztuka smoka. Trzy sztuki jej. Zróbmy tak, żeby nie mógł mi dwóch jednostek bić. A, dobra. No to teraz nie fajnie, bo nie wiem, czy się odsunie na tyle, żeby go uderzyć. Mogę coś uderzyć, tak? To zabiję. Albo jego. Teraz szamanka niestety się kładzie. Bo, no bo tak, bo już ten smok po prostu one-shotuje mi dwie jednostki teraz. Najprawdopodobniej. Tego się niestety spodziewałem, ale rzucę na niego ten. Rzucę na niego jakieś debuchy. Niech mi jeszcze o tak zrobi. Okej. Zabijemy go. On nie będzie go kontratakował. Ej. Bijemy. Zmarnuję ruch, no tak? Chyba, że uda mi się dwa razy zaatakować, ale raczej się nie uda. Dobra. Jeżeli tu podejdzie, no to... Jeszcze temu smokowi poprawię. Dobra. Mogę mu nawet wybić go w ogóle z ruchu. Tylko muszę gdzieś tutaj podbiec niestety. Ale mogę go wybić z ruchu przez to. Kurde, fajna walka. Ja myślałem, że to będzie inaczej wyglądało. Weź mu przywal, kurde. Dobra, już smoczek nie taki kozak, nie? Coś tam zrobi, ale już nie tyle, co by zrobił. No. O, jeszcze go. O. No niestety, ale ona będzie tutaj robić mi jesień średniowiecza. No dostał morale akurat na tym, co nie chciałem, żeby dostawał, nie? Jest coś między tymi jednostkami, żeby ubić tego smoka. Kurde, ona
będzie teraz. Jak ja tu nie dojdę, tak? Jeden smok to całkiem dużo, nie? Ale z drugiej strony szał, nie? Tyk. Weźmy tu, podejdźmy. Okej. Ona chyba teraz jest zablokowana i musi cycka bić. Bez kontry, bo bez kontry, ale musi. Tak? Nie musi. No dobra, to zabijamy ją chyba. Poczekajcie. Czy tak mogę zrobić? Czy zabić od razu dwoje? Nie dociągnę tego. Za mało strzałów oddałem z niego. Ona jest samotna na to. To nawet jak ze szczęściem, to jak ona mi odda. No dobra, no tu. Dobra. Ej, ile? To nie tak dużo. Może cycek przesunie. Teraz to dużo zależy, bo mogę one-shotować, a mogę... Czyli jedna sztuka by jej poszła tylko. Jeden smok. Okej. Zero. Ona... Smok nie może jej skontrować. Dobra, no cokolwiek. Ja wiem, że ten goblin jej odda, to też jest najśmieszniejsze. Więcej szału dzięki temu weszło. No a ten goblin padnie, ojojoj. Oddaj jej. Ej, przecież dlaczego jej nie oddał? On powinien jej teraz oddać. Co jest? On powinien jej teraz oddać. Mogę zabić smoka, mogę dobić im szału. To dobijam im szału. On niestety smokiem tu... Oddaj jej! Przecież jesteś uwięziony! One tak działają! One tak działają! Do tej pory tak było, że one... Ubi... Nie ma konta żadnego. Przegrałem, ale było tak dosyć... Nie wiem, no chyba też tego wygrać za bardzo już się nie dało. No bo co miałem ściągać lepiej z tego centa? No już lepiej chyba się nie dało. Mogę od niej uciec? Nie mogę. Dobra. No to końcóweczka. GG, można powiedzieć. No. Dobra walka. To jeszcze lepiej można było zrobić. Można było nie stracić 11 wyvern w sumie. Na byle czym. Można było... Pewnie się inaczej ustawić na start, bo powinien być to wjazd, a jednak wystraszyłem smoka, ale wystraszyłem smoka z drugiej strony słusznie, bo miał dobrą inicjatywę, więc też by mi zrobił jesień średniowiecza na start już. Dobra, no to w takim razie dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jasne, zagram następną sobie z Krzyżykiem, więc zobaczycie na kanale, mam nadzieję, kolejny dobry materiał. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć.